swojego kraju sporo sukcesów. No a Szwedzi to obok Rosji w tej chwili właściwie można powiedzieć druga potęga. A to jest nasza potęga ice speedwayowa. Grzegorz Knap, no i teraz zaciskamy kciuki, bo taka pierwsza bardzo poważna próba, bardzo poważna konfrontacja z Janem Klatowskim. Przed rokiem z jego bratem Antoninem Klatowskim stoczył tutaj walkę o awans do Grand Prix. Klatowski, kask czerwony, kask niebieski, Grzegorz Knap. Obaj po 6 punktów w kasku białym. Rony Harming bez punktu i Robert Henderson w kasku żółtym, który może tu pojechać szynki i Czechowi, i Polakowi. Właśnie tak się dzieje. No to czwarte pole startowe bardzo dobrze wykorzystują zawodnicy w tej trzeciej serii startów. Uporał się już szybko z Klatowskim. Grzegorz Knap wysmarował się na drugą pozycję i udaje się pogonić za Robertem Hendersonem. No i będzie tutaj Polak walczył na pewno o zwycięstwo w tym wyścigu. Odszedł szerzej teraz. Henderson atakuje Knap. Kapitalny atak! Świetnie Grzegorz Knap teraz przed podłokieć Hendersona. No i nie powinien oddać już tego prowadzenia. Knap będzie pierwszy, ale jednak Henderson kontratakuje. Szwed znów jest pierwszy. Knap na drugiej pozycji. Trzeci daleko z tyłu już Klatowski. Nie liczy się w walce o dwie pierwsze pozycje. A tutaj wielkie emocje, jeśli chodzi o rywalizację, o zwycięstwo w tym wyścigu. Henderson na moment stracił na rzecz Knapa prowadzenie w tym wyścigu. Teraz pojechał szeroko, nie popełnia błędów. Jeszcze tylko pół okrążenia, jeszcze jeden łup. Czy Szwed, czy też Polak? Jednak chyba Henderson zainkasuje 3 punkty. I Knap, i Klatowski przegrają ten wyścig. Ale jednak Grzegorz Knap na ostatnich metrach. Reprezentant Polski tutaj wiwatom nie będzie końca. Kapitalna jazda tej dwójki zakończona zwycięstwem Grzegorza Knapa. Knap zwycięzcą wyścigu 10 i pozostaje jednak nadal ku naszej radości niepokonany. 3 starty, 3 zwycięstwa. Grzegorz Knap, kapitalny start Roberta Hendersona. To jest właśnie ten moment. No i później musieli go ścigać. Zamknął Klatowskiego, zamknął Knapa. Tutaj proszę, ale Grzesiek jak kapitalnie zaatakował po wewnętrznej Jana Klatowskiego, który jakoś nie poradził sobie na tych nierównościach. No i potem wspaniały pojedynek do końca już biegu pary Knap Henderson. Ja gorąco polecam ten wyścig, analizę tego biegu tym wszystkim, którzy twierdzą, że ice speedway to jest jakiś taki może nudny sport, że to nie są ciekawe wyścigi. Jeżeli jadą w biegu zawodnicy o mniej więcej równych umiejętnościach, to proszę, jaki to wspaniały może być sport i jaka wspaniała walka pomiędzy zawodnikami. Grzesiu Knap, 9 punktów w 3 startach, no i praktycznie rzecz biorąc chyba miejsce w półfinale